Jeszcze w trakcie wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku polskie władze wojskowe zdecydowały o konieczności budowy konspiracyjnych struktur politycznych i wojskowych i przygotowaniu ich do ogólnonarodowego powstania. W przeciągu kolejnych lat koncepcje wykorzystania tych sił zmieniały się wraz ze zmianą sytuacji na frontach oraz sytuacji politycznej. Od 1943 roku pewnym stało się, że to Sowieci wkroczą na terytoria II RP, w związku z czym należało opracować zasady traktowania i ewentualnej współpracy z Armią Czerwoną. Koncepcje były różne i zmieniały się kilkukrotnie i tak też przedstawiała się ich realizacja w zależności od regionu. W okręgu wileńskim postanowiono wykonać więcej niż tylko akcję dywersyjną i wysunięto śmiałą koncepcję samodzielnego opanowania Wilna przez oddziały partyzanckie przed wkroczeniem Sowietów. W czasie oblężenia Warszawy, częściowo z inicjatywy naczelnego wodza, a częściowo oficerów znajdujących się w mieście, powołano do życia konspiracyjną organizację polityczno-wojskową o nazwie Służba Zwycięstwa Polski. Jej formowanie powierzono generałowi Michałowi Karaszewiczowi Tokarzewskiemu. Pod koniec 1939 roku zmieniła ona jednak charakter na czysto wojskowy, głównie przez naciski polskiego rządu na emigracji, który chciał zdecydowanego rozdzielenia kwestii politycznych i wojskowych w tym zakresie. Powstała zatem wojskowa organizacja konspiracyjna nazwana Związkiem Walki Zbrojnej. Od czerwca 1940 roku jej komendantem w kraju został generał Stefan Grot-Rowecki. Ta właśnie organizacja przemianowana została ostatecznie na Armię Krajową w 1942 roku. Jej założenia opierały się na nieregularnych działaniach zbrojnych przeciwko Niemcom oraz budowaniu kadr, formowaniu oddziałów i przygotowaniu ich do ogólnego powstania na terenie kraju w momencie wkroczenia w jego granice regularnych oddziałów Wojska Polskiego oraz jednostek sojuszniczych. W założeniach siły Armii Krajowej miały być zdolne do samodzielnego opanowania centralnej części kraju, a siły wystawione do pierwszego uderzenia zakładano na około 100 tysięcy żołnierzy. Zmiana tej koncepcji nastąpiła po wydarzeniach na froncie wschodnim. Po pierwszych klęskach Niemiec w wojnie z ZSRR było niemal pewne, że to Sowieci wkroczą na ziemię II Rzeczpospolitej w swoim pochodzie na zachód. Od tego momentu rozpoczęto zatem planowanie nowej akcji, którą potem nazwano Akcją Burza. Po ataku III Rzeszy na ZSRR, cały teren przedwojennej II RP podzielony został na strefy działania oddziałów konspiracyjnych, tzw. okręgi ZWZ-AK. Podstawą nowego planu było założenie, aby otwarte wystąpienia zbrojne następowały stopniowo, idąc od wschodu, tak aby oddziały wierne rządowi w Londynie występowały przed Sowietami w roli gospodarzy. Nie wiadomo było jednak, jaki stosunek do takich wystąpień przyjmą Sowieci. Sytuację znacząco pogorszyło odkrycie masowych grobów polskich oficerów w Katyniu, przez co doszło praktycznie do zerwania stosunków dyplomatycznych polskiego rządu w Londynie z władzami ZSRR. Politycznie zatem następowały kolejne napięcia, a wojskowe władze podziemne w kraju oczekiwały jasnego stwierdzenia, w jaki sposób traktować mają wkraczające oddziały Armii Czerwonej. 30 czerwca aresztowano generała Roweckiego, 4 lipca zaś w katastrofie lotniczej zginął naczelny wódz, generał Sikorski. Nowym naczelnym wodzem został generał Kazimierz Sosnkowski, który w niedługim czasie na stanowisko komendanta AK mianował generała Tadeusza Bora-Komorowskiego. W tym czasie oficerowie AK dopracowywali szczegóły planu Burza. Przyjmując założenie, że to Armia Czerwona pierwsza wkroczy na tereny przedwojennej Polski, plan przewidywał dwie możliwości. Pierwsza zakładała ujawnienie się, ale tylko pod warunkiem wcześniejszego, ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych rządu w Londynie z władzami ZSRR. Gdyby do tego nie doszło, siły AK miały rozpocząć akcję dywersyjno-sabotażową przeciwko Niemcom, pozostając cały czas w konspiracji. Dalsze jednak doprecyzowanie planu przez dowódców kraju zmieniły te założenia, na co ostatecznie przystał również naczelny wódz. Po zmianach plan przewidywał ujawnienie się oddziałów AK w roli gospodarza, akcję dywersyjną poprzedzającą wkroczenie Sowietów i tym samym jasne zaakcentowanie woli walki przeciwko Niemcom. Uściślał również zasady współpracy z Armią Czerwoną, zastrzegając, iż jeśli Sowieci nie będą respektować postanowień władz polskich lub spróbują rozbrajać oddziały albo włączać je bezpośrednio w struktury Armii Czerwonej lub Ludowego Wojska Polskiego, oddziały te mają się zbrojnie temu przeciwstawić. Ofensywa Armii Czerwonej z października 1943 roku skutkowała przekroczeniem przez oddziały sowieckie przedwojennej polskiej granicy na Wołyniu, a tym samym rozpoczęcie akcji Burza na początku 1944 roku. 12 czerwca 1944 roku w Warszawie odbyła się odprawa dowódców okręgów AK Wilno oraz Nowogródek. Na tym obszarze, na wniosek komendanta okręgu Wilno, podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, pseudonim Wilk, postanowiono wykonać akcję więcej niż tylko dywersyjną. Zgodnie z założeniami planu Ostra Brama, której koncepcję przedstawił na przełomie marca i kwietnia, cichociemny major Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz, połączone siły okręgów Wilno i Nowogródek miały samodzielnie opanować Wilno i okolice tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej.
Plan zakładał jednoczesne uderzenie na miasto 5 partyzanckich zgrupowań bojowych oraz równoczesną akcję dywersyjną w samym mieście. Powodzenie planu zależało głównie od elementu zaskoczenia, gdyż Niemcy nie planowali ewakuacji z Wilna. Wojska niemieckie spędziły okres poprzedzający ofensywę radziecką na przygotowaniach obrony w oparciu o aglomeracje miejskie, tak aby wiązać siły Armii Czerwonej i przygotowywać własne kontrataki. Wilno zostało również wyznaczone na jedną z takich aglomeracji i miało zamknąć drogę Sowietom do Prus Wschodnich. Niemcy jednak zdążyli przygotować jedynie 12 z docelowych 79 węzłów obronnych po obu stronach Wili. O ile dla mających ogromną przewagę liczebną i sprzętową Sowietów nie stanowiłoby to większego problemu, tak dla oddziałów partyzanckich uzbrojonych głównie w broń ręczną stanowiło to zadanie dużo trudniejsze. Dowódcą obrony Wilna był generał Gerhard Poel. W pierwotnym planie siły uderzeniowe wyznaczonych 5 partyzanckich zgrupowań liczyć miały około 10 tysięcy żołnierzy. W tym czasie niemiecka załoga Wilna liczyła około 17,5 tysiąca żołnierzy ze wsparciem sprzętu ciężkiego, artylerii, umocnień polowych oraz kilkunastu samolotów bojowych. 23 czerwca Sowieci w ramach operacji Bagration ruszyli do ataku na niemiecką grupę Armii Środek na terenie Białorusi, wschodniej Polski i Litwy. Już 2 lipca oddziały Armii Czerwonej dotarły do Wilejki, oddalonej około 120 km od Wilna. Tempo natarcia Sowietów było znacznie szybsze niż przewidywali to zarówno Niemcy, jak i Polacy. Dowódca okręgu AK Wilno tego dnia zwołał odprawę swoich oficerów i nakazał zmianę terminu ataku na miasto na 7 lipca. Tym działaniem chciano głównie uniknąć sytuacji, w której oddziały polskie znalazłyby się bezpośrednio pomiędzy broniącymi się Niemcami a nacierającymi Rosjanami, myślą przewodnią było w dalszym ciągu samodzielne opanowanie miasta. Przełożenie terminu miało jednak swoje negatywne konsekwencje i przez to nie wszystkie oddziały zdążyły na czas w rejon koncentracji. Z tego powodu do ataku na miasto ruszyć miało zaledwie około 4 tysięcy żołnierzy z 2 zgrupowań, pierwszego i trzeciego, i uderzyć miały z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego. To zaś stanowiło kolejny problem, gdyż właśnie na tych kierunkach niemieckie stanowiska były najsilniejsze, bo stamtąd spodziewano się sowieckiego uderzenia. Błyskawiczne tempo Armii Czerwonej spowodowało kolejne przesunięcie terminu i tak ostatecznie w nocy 6 lipca 1944 roku oddziały partyzanckie ze zgrupowań 1 i 3 uderzyły na Wilno. Do pierwszego starcia doszło na linii Nowa Wilejka-Wilno w okolicy dworca Kolonia, gdzie partyzanci natknęli się na niemiecki pociąg pancerny. Wkrótce zaś walki rozgorzały na całej długości natarcia. Obrona niemiecka była twarda i dobrze zorganizowana. Po kilku godzinach udało się zlikwidować wysunięte posterunki oraz opanować pierwszą linię okopów i schronów, zajmując dzielnice Belmont i Kolonię oraz wieś Góry. Nad ranem rozpoczął się niemiecki ostrzał artyleryjski oraz bombardowanie powietrzne. Polskie natarcie stanęło na całej linii. Przez zamieszanie i zmianę terminu wiadomość o ataku nie dotarła do wszystkich oddziałów w mieście i tylko część z nich próbowała opanować pojedyncze punkty. Przed południem zaprzestano jakichkolwiek działań ofensywnych. Po południu zaś w rejonie pojawiły się już oddziały Armii Czerwonej, a oddziały polskie przyłączyły się do ich ataku na Wilno. Choć pierwsze natarcie nie przyniosło skutku, to ciągle napływały nowe oddziały sowieckie. Ostatecznie do generalnego szturmu ruszyć miało około 100 tysięcy żołnierzy radzieckich, wspieranych przez kilkaset czołgów, artylerię i lotnictwo. Do szturmu przyłączyły się polskie oddziały partyzanckie, zdobywając szereg punktów w samym mieście. Następowały kilkudniowe ciężkie walki uliczne. W większości na ten moment współdziałanie Armii Krajowej i Armii Czerwonej przebiegało bezproblemowo. W tym czasie w rejonie miasta zrzucono kilkuset niemieckich spadochroniarzy, a dowództwo nad niemieckimi siłami przejął generał Rainer Stahel. Było to jednak symboliczne wsparcie w porównaniu z siłą, jaką dysponowała Armia Czerwona. Garnizon niemiecki bronił się do 13 lipca, kiedy ostatecznie uzyskał zgodę na wycofanie. Niemcy w sile około 3 tysięcy żołnierzy rozpoczęli marsz na zachód w kierunku jeziora Giełuża. Na północ od Wilna działały w tym czasie 2 pozostałe tam zgrupowania partyzanckie. Zgrupowanie numer 2 we współdziałaniu z sowiecką 277 Dywizją Piechoty zdobyły miejscowość Mejsza Goła. Po całkowitym opanowaniu Wilna zaś oddziały te dostały rozkaz przejścia na północny skraj Puszczy Rudnickiej w celu zarządzonej koncentracji oddziałów AK. W trakcie marszu natknęły się na wycofujących się z miasta Niemców. Pod Krawczunami doszło do 10-godzinnej bitwy, w której Niemcy próbowali przebić się na zachód. Dodatkowo z Waki Kowieńskiej jako wsparcie przerzucono na drugi brzeg pułk spadochronowy, który uderzył na partyzantów, próbując ułatwić reszcie niemieckich wojsk przejście. Duże straty były po obu stronach, a Niemcy ostatecznie z powodzeniem przebili się przez pozycję partyzantów, odchodząc na zachód. Śmiały plan samodzielnego zajęcia Wilna przez oddziały partyzanckie zakończył się zatem niepowodzeniem. W trakcie walk stosunki pomiędzy oddziałami Armii Krajowej a Wojskiem Radzieckim układały się generalnie poprawnie. Sytuacja zmieniła się po ich zakończeniu. Podpułkownik Wilk po zarządzeniu koncentracji podległych mu sił rozpoczął rozmowy z dowódcą sowieckiego 3. Frontu Białoruskiego, generałem Iwanem Czerniachowskim. Pierwsze rozmowy wydawały się bardzo optymistyczne.
Sowieci zgodzili się dostarczyć broń i wyposażenie do zorganizowania przez Polaków dywizji piechoty oraz brygady kawalerii z dostępnych tu sił, po czym skierować ją do dalszej walki. Na następnym spotkaniu jednak, 17 lipca, podpułkownik Krzyżanowski wraz z jednym ze swoich oficerów zostali aresztowani, a oddziały partyzanckie w rejonie zgrupowania zostały otoczone przez wojska radzieckie i pod pozorem ich przeglądu całkowicie rozbrojone. Jedynie części partyzantów udało się przedrzeć w głąb Puszczy Rudnickiej.